Nie znając systemu emerytalnego, ludzie dokonują wyborów niekorzystnych dla siebie. Warto pamiętać, że obecnie wysokość emerytury zależy od tego, ile zgromadziliśmy tak zwanego kapitału na swoim indywidualnym koncie w ZUS-ie oraz od dalszego oczekiwanego czasu życia. Jeżeli ktoś decyduje się przejść na emeryturę, to jego kapitał zapisany na koncie dzieli się przez dalszy oczekiwany czas życia. Ale warto pamiętać jeszcze o jednym. Jak długo nasze pieniądze leżą na koncie w ZUS-ie, tak długo są waloryzowane o wzrost funduszu płac w gospodarce. W zeszłym roku na przykład waloryzacja przekroczyła 6%, w tym roku przekroczy 7%. Wynika to z faktu, że rośnie zatrudnienie i szybko rosną wynagrodzenia. Jak długo więc mamy taką sytuację na rynku pracy, tak dobrą, tak długo warto odłożyć chociażby o rok, dwa czy trzy przejście na emeryturę, bo dla przykładu osoba, która zgromadziła na koncie kwotę rzędu 500 tysięcy złotych przez całe życie, po całym roku otrzyma waloryzację rzędu 7%, czyli 35 tysięcy będzie dopisane jej na konto. Jeżeli do tego dołożymy, że w ciągu roku oczekiwany czas życia skróci się o kilkanaście miesięcy, dzisiaj taki średni oczekiwany czas życia dla osoby 50-letniej to jest 215 miesięcy, to ta osoba może liczyć na kilkunasto nawet procentowy wzrost emerytury w wyniku trzech czynników. Waloryzacji kapitału emerytalnego zapisanego na koncie, skrócenia oczekiwanego czasu życia i ewentualnego wpłacenia kolejnych składek. Ale nawet gdybyśmy nie wpłacali kolejnych składek, to i tak nasz wzrost naszej emerytury przekroczy 10%. I jeszcze jedno. Jak długo pieniądze leżą na koncie, tak długo są waloryzowane o wzrost funduszu płac w gospodarce. Ale w momencie, kiedy zaczynamy pobierać emeryturę, to waloryzacja świadczenia emerytalnego ma zapewnić tylko zachowanie siły nabywczej, ponieważ wynagrodzenia rosną wyraźnie szybciej od inflacji, to powstaje luka między waloryzacją świadczeń, a waloryzacją pieniędzy gromadzonych na koncie. Osoba, która odchodzi na emeryturę, trwającą około 20 lat w przypadku kobiet, otrzyma początkowo świadczenie w wysokości mniej więcej połowy wynagrodzenia. Ale kiedy będzie kończyła pobierać emeryturę po 20 latach, to ze względu na to, że wynagrodzenia rosną szybciej od inflacji i waloryzacja kapitału jest znacznie wyższa niż waloryzacja pobieranego już świadczenia, powstanie ogromny rozdźwięk i jej emerytura będzie stanowiła już nie połowę, ale 1/4 wynagrodzenia. Realnie będzie dostawała tyle samo. Kupić będzie mogła taka osoba tyle samo, ale będzie miała poczucie frustracji wynikające z porównania się z innymi. Mam na myśli z innymi pracownikami, innymi osobami, które otrzymały emeryturę później od niej. Dlatego nie do utrzymania jest moim zdaniem sytuacja, w której odchodzimy na emeryturę trwającą 20 lat. To jest po prostu zbyt długo. W takich warunkach nie można liczyć na godną emeryturę i dlatego w miarę wydłużania się życia powinniśmy podnosić stopniowo wiek emerytalny.